jak ty. Miasto moje, a w nim. Intrako to najwcześniejszy z wybudowanych w Warszawie typowych drapaczych mur. Powstał w roku 1975. Pomnik Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich. Pomnik upamiętnia tysiące bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 roku, którzy oddali życie za ojczyznę, zmagając się z okupantem w nierównej walce przez 63 dni. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia powstańców wybiegających spod pylonu, podpora mostu, druga część wchodzących do kanału. Na Placu Krasińskich w czasie powstania znajdował się właz do kanału, którym ludzie uciekali przed Niemcami. Mały powstaniec. Wzruszająca rzeźba kilkuletniego chłopca w zbyt dużym hełmie. Upamiętniająca bohaterskie dzieci walczące z okupantem podczas powstania warszawskiego. Jan Kiliński. Bohater szewc, przywódca ludu Warszawy podczas powstania kościuszkowskiego w XVIII wieku. Barbakan. Pozostałości murów obronnych Warszawy wzniesionych w 1548 roku przez Jana Baptystę Wenecjanina na przejściu ze Starego na Nowe Miasto. Kolumna króla Zygmunta III Wazy. Na Starówce wita gości najstarszy i najwyższy pomnik w stolicy. Wzniesiony w 1644 roku z inicjatywy króla Władysława IV na cześć Zygmunta III Wazy, jego ojca, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Pomnik ma 22 metry wysokości, a postać króla mierzy 275 cm. Zamek Królewski. Zbudowany w XV wieku jako rezydencja dla króla w nowej stolicy kraju. Był wielokrotnie burzony i przebudowywany. Część uratowanego podczas II wojny cennego wyposażenia zamku można dziś oglądać na stałych ekspozycjach muzeum. Reszta została zrabowana, a sam zamek wysadzony w powietrze. Odbudowano go dopiero w latach 70. i 80. XX wieku z wykorzystaniem ocalałych fragmentów. Rynek Starego Miasta. Jeden z najbardziej malowniczych zakątków miasta był niegdyś głównym placem Warszawy. Organizowano tutaj uroczystości, jarmarki, a także wykonywano wyroki. W jednej z kamienic przy rynku mieszkał według legendy potwór zwany Bazyliszkiem, który pilnował zgromadzonych w piwnicy skarbów i zabijał wzrokiem śmiałków, którzy odważyli się z nim zmierzyć. Biblioteka Uniwersytecka. Fasada budynku, która symbolizuje szereg otwartych ksiąg, jest jednym z ciekawszych przykładów współczesnej architektury w Warszawie. Na dachu znajduje się ogólnodostępny ogród. Spacerujący mogą przez specjalne okna lub szklany dach zajrzeć do ciekawego wnętrza biblioteki. Katedra Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika. Budowa tej katolickiej świątyni miała źródło nie tylko w duszpasterskich potrzebach parafii, ale była też odpowiedzią narodu na prowadzoną rusyfikację. W drugiej połowie XIX wieku powstała na Pradze monumentalna cerkiew Marii Magdaleny. Wówczas proboszcz tutejszej parafii przystąpił do budowy nowego, neogotyckiego w formie kościoła. Strzeliste 75-metrowe wieże były widoczne z daleka i przewyższyły cebulową kopułę pobliskiej cerkwi. W czasie II wojny światowej kościół został zburzony, ocalały jedynie fragmenty zewnętrznych murów oraz figury patronów świętego Michała Archanioła i świętego Floriana. Odbudowa trwała do 1970 roku. Pomnik praskiej kapeli podwórkowej. Odsłonięty w 2006 roku przedstawia kapelę podwórkową przypominającą atmosferę Warszawy sprzed lat, kiedy po podwórkach, szczególnie Pragi, krążyli muzykanci przygrywając popularne warszawskie piosenki. W skład kapeli wchodzą skrzypek, akordeonista, gitarzysta, banjolista oraz bębniarz. Wokół pomnika powstał plac z ławeczkami, na których można odpocząć. Ogród zoologiczny. Otwarty w 1928 roku w północnej części Parku Praskiego. W okresie II wojny światowej całkowicie zniszczony. Otworzono go ponownie w 1948 roku. Obecnie znajduje się tutaj około 5 tysięcy zwierząt, przedstawicieli prawie 500 gatunków. Jednak prawdziwą atrakcją warszawskiego zoo są brunatne miśki, których wybieg znajduje się na zewnątrz ogrodu i które podziwiane są przez przechodniów. Cerkiew metropolitalna Świętej Marii Magdaleny. Zbudowana w drugiej połowie XIX wieku, formą nawiązuje do architektury bizantyjskiej. Powstała na miejscu zburzonego pod koniec XVIII wieku kościoła świętego Andrzeja jako symbol rosyjskiego panowania. Miała służyć dużej kolonii rosyjskiej zamieszkałej w okolicach dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej oraz podróżnym przybywającym z Rosji.
W podziemiach cerkwi przechowywane są ocalone fragmenty mozaik z nieistniejącego soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie. Podczas II wojny światowej cerkiew ocalała, dzięki czemu wnętrze zachowało pierwotny wystrój. Obecnie jest to katedra Kościoła Prawosławnego. Wyścigów konnych Służewiec. Pierwszy wyścig konny w Polsce, mający charakter rywalizacji sportowej, został odnotowany w 1777 roku, kiedy w wyniku zakładu klacz Kazimierza Żywuskiego pokonała konia angielskiego posła Sir Charlesa Whitforda na drodze z Woli do Zamku Jazowskiego. Pierwsze regularne wyścigi z profesjonalnym torem wyścigowym zorganizowano w 1841 roku przez Towarzystwo Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Polskim. Pierwszy tor był zlokalizowany przy ulicy Polnej w Warszawie, na części terenu Pola Mokotowskiego. Tor Mokotowski miał wady i zalety. Znajdował się w centrum miasta, było więc do niego blisko, był tam jednak ciasno, a drewniane trybuny szybko się zestarzały. Obecnie tor wyścigów konnych Służewiec ma 150 hektarów. Mokotów. Lewobrzeźna, dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach Skarpy Wiślanej. Pierwotna nazwa Mokotowo pochodzi prawdopodobnie od imienia pruskiego właściciela wsi Mokoto lub Mokot i po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 1367 roku. Jest najliczniejszą pod względem liczby mieszkańców dzielnicą Warszawy. Warszawa, miasto amoku. Tak to wygląda, jeśli patrzysz z boku. Ale wystarczy, bracie, że spojrzysz tutaj od środka. Syreni gród piękniejszy niż Paryż na fotkach. Bez smoków to tu tylko bazyliszek. Złota kaczka na tamce lubi złotą ciszę. Nike zwycięska i Nike...